Cześć, witajcie! Tu kanał GWW15. Co ja robię na tym kanale? Pewnie jak zobaczysz na inne tytuły filmów, to zrozumiesz, że opowiadam tutaj dziwne rzeczy. W ogóle nie wiem, po co ja robię ten kanał. Opowiadam o tym, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Czyli o tym, że Ziemia nie jest płaska na przykład. Ostatnio opowiadam. Raczej właśnie poruszam kwestie takich różnych manipulacji, które różni ludzie w internecie głoszą i z tymi manipulacjami się zajmuję. Przynajmniej do tej pory tak robiłem. W tym odcinku chciałbym opowiedzieć wam o heliocentryzmie. Otóż właśnie w związku z tym heliocentryzmem również są ludzie, którzy dopuszczają się pewnych manipulacji i przekłamań i na podstawie tych manipulacji przekłamań, albo na przykład wyrwą kawałek tego jakiegoś faktu z tego, reszta się nie będzie zgadzać i oni mówią: o, zobaczcie, nie zgadza się. Rozumiecie? To jest tak, jakbyście wzięli puzzle, byście ułożyli puzzle, ale część tych puzzli wywalili, zniszczyli i resztę poukładali źle i albo nawet dobrze, ale mówicie: o, zobaczcie, tu się nie zgadzają te puzzle, to jest bez sensu te puzzle, to nie da się ułożyć. No nie da się, no bo żeś gdzieś podział, kurde, te najbardziej kluczowe kawałki, więc nie da się ułożyć tego z tego sensownej całości. Jest to odcinek 23 Krzywizny Umysłu, część czwarta, dlaczego uważam, że Ziemia jest kulista i jedziemy z heliocentryzmem. Osoby, które dały się nabrać na tą płaską Ziemię, twierdzą, że heliocentryzm ma dziury. Jest to nieprawda. Dlaczego tak twierdzą? Dlatego tak twierdzą, że ktoś ich nabrał. Wykażę tutaj na kilku przykładach, że tak jest i pokażę też na kilku przykładach, że ten heliocentryzm jest bardzo dobrze wszystko tam poukładane i nie ma się tam do czego czepić nawet. Skąd o tym wiem? Ponieważ interesuję się tym już 30 lat? Tak, ja siedzę w tym 30 lat. Więc słuchajcie, to jest tak, jakbyście, nie wiem, komuś opowiadali, nie, mechanikowi samochodowemu, który 30 lat się zajmuje tym, tak, i nagle mu mówicie, że słuchajcie, ale to trzeba coś inaczej to zrobić, bo to tak nie działa. To wyśmieje was, tak? To nie jest kwestia wierzę, nie wierzę. To jest kwestia wiem, czy nie wiem. To jest tylko taka kwestia, tak? Mogę czegoś nie wiedzieć. A oni nie wiedzą tego, że to wszystko działa. Fazy Księżyca, heliocentryzm cudownie to wyjaśnia. Jeżeli coś się nie zgadza, to dlatego, że a. czegoś nie rozumiecie, b. nie bierzecie pod uwagę jakichś jeszcze dodatkowych faktów. Czego nie rozumiecie? Nie rozumiecie, jak powstają fazy Księżyca. Jak to powstaje? Ja zrozumiałem to już w wieku chyba, nie wiem, 10 czy tam 11 lat. Trudno mi to umieścić w czasie, bo to było bardzo, bardzo dawno temu. Padłem na to sam, jak działają fazy Księżyca. Po prostu wziąłem piłkę i zacząłem ją z jednej strony oświetlać i zacząłem latać tą piłką naokoło głowy. Czyli odtworzyłem ten heliocentryzm i dowiedziałem się od razu niemalże, w jaki sposób powstają fazy Księżyca. Ja byłem taki typem właśnie naukowca, który sam chciał do czegoś dojść, wolał sam coś zbadać, niż gdzieś tam czytać czy coś. Ja zresztą nie lubiłem czytać. A internetu wtedy nie było jakby, więc nie było można sobie w Google wpisać albo nawet powiedzieć do Google: znajdź mi, jak działają fazy Księżyca. Więc jakby wiecie, no miałem dwa wyjścia, a że nie lubiłem czytać, więc na pewno nie dowiedziałem się tego z książek. Musiałem sam. Przez moje lenistwo wiem, że nie macie racji. Bo wiem, bo to sprawdziłem na własnych doświadczeniach. Wy mówicie: o, bo wy wiecie to z książek. Nie, 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 drodzy. Ja właśnie do książek miałem ambiwalentny stosunek. Przeczytałem w dzieciństwie chyba dwie książki, czy trzy. To byli Bracia Lwie Serce, Chłopcy z Placu Broni i coś jeszcze chyba. Także
ja innych książek nie czytałem. Natomiast tak, mama mi kupiła taką książkę o kometach i tam oglądałem obrazki. Ale żeby coś do czegoś dojść sam, to sam dochodziłem. Ja tam się nie wgłębiałem w ten tekst. Ja bardzo lubiłem obrazki komet, w ogóle obrazki kosmosu, wpatrywałem się w to. I dlatego mogę wam powiedzieć, że ten kosmos działa. I nie wiem to właśnie z książek, tylko właśnie ze swoich obserwacji. Fazy księżyca, tak? Fazy księżyca. Jak powstają? No weź sobie piłkę, polataj sobie naokoło głowy swojej i będziesz wiedział. Co się nie zgadza w fazach księżyca? Ustawienie na przykład względem słońca. Często są takie zarzuty, że księżyc nie jest, że księżyc musi świecić swoim światłem, bo jak spojrzysz na to, na ten księżyc i na słońce, to wydaje się, że on nie patrzy na te słońce, tak? No to znowu weź sobie piłkę, weź sobie umieść tą piłkę tak na wyciągnięcie ręki w stronę księżyca, tak żeby był mniej więcej w tej samej części nieba co księżyc i zobacz sobie, jak słońce oświetla tą piłkę. I będziesz wiedział, czy to słońce oświetla, czy co innego. Czy może ta piłka sama się oświeci. Więc proszę bardzo, słuchajcie, to jest... Słuchajcie, dowody na heliocentryzm macie na wyciągnięcie ręki. Że to działa. Że to jest tak, jak wam jednak w książkach opisali. Wam, bo mi to nie opisali, bo ja sam sprawdziłem to. No. Jak działa zaćmienie księżyca? W cień Ziemi wchodzi księżyc, no i jest zaćmienie. No. Proste? Bardzo proste, prawda? Też możesz się przekonać sam, latając księżycem naokoło głowy swojej. Także wiecie co, no to jest... No, najlepiej po prostu obejrzeć film na YouTubie i zobacz, o, tu się nie zgadza. No pewnie, że się nie zgadza. Jak ty nawet nie sprawdziłeś, czy to, co ten facet gada na tym filmie. I czy to, co on opowiada, jest prawdą. Jest taki gość, no i on twierdzi, że fazy księżyca powstają w wyniku rzucania cieni Ziemi. Rzucania cienia Ziemi. Tak? Że Ziemia rzuca cień. Że nic nie stoi na przeszkodzie pomiędzy Księżycem a Słońcem, żeby stawiało właśnie, żeby dawało taki cień, czyli skąd się biorą praktycznie te fazy Księżyca. Ziemia nie może dawać półcienia. A poza tym Słońce poruszając się, idąc na zachód, bo Słońce teraz będzie zachodzić, jest godzina 15:45, a więc ten cień ze względu na ruch Słońca powinien się na Księżycu przesuwać, jednak on się nie przesuwa. Dziękuję za uwagę. I pokazuje Księżyc razem ze Słońcem w jednym, jakby w jednym czasie, w czasie dnia. No i teraz Księżyc jest tam, my jesteśmy tu, a Słońce jest tam. I teraz co zasłania ten Księżyc, skoro Ziemia nie może rzucić cienia? No pewnie, że nie może, ale to tak nie powstaje. No. Tak, to jest właśnie przykład tego złego dopasowania puzzla. Jeżeli sobie stworzysz symulację, ja to zrobiłem w Blenderze, jest taki program Celestia, możecie sobie pobrać, zobaczyć jak to dokładnie tam działa, ale to wszystko działa. Zaćmienie Księżyca. Z zaćmieniem Księżyca jest jeden problem. Otóż pojawia się ten problem wtedy, kiedy widać, że Księżyc świeci razem ze Słońcem. Ja nie wiem właśnie, czy to się pojawia co jakiś czas, czy po prostu to się pojawia... Co każde zaćmienie. Natomiast takie przypadki były w historii odnotowane i teraz na tej podstawie czegoś takiego ludzie, którzy opowiadają o tym, że te puzzle nie pasują, że to nie może być heliocentryzm prawdziwy, bo Ziemia wtedy nie może rzucić cienia, nie wzięli pod uwagę jednej rzeczy, więc zabrali pewne puzzle, kawałki pewne, tak, z tej teorii całej. No i pokazują ją i mówią, że teraz to się nie zgadza. No nie zgadza się, bo żeś zabrał kawałek całości, więc się nie będzie zgadzać. Ale to jest problem twój, nie tej całości. Jaki to kawałek zabierają? Otóż zabierają refrakcję. Faktem jest, że refrakcja istnieje i refrakcję widać przy każdym zachodzie Słońca prawie i każdym zachodzie i wschodzie Księżyca, wschodzie Słońca też. Tą refrakcję widać w jakiej postaci? W postaci takiego spłaszczonego dysku. Widzieliście takie słońce kiedyś? Ja wam powiem, dlaczego te słońce
jest takie spłaszczone. Otóż niżej tutaj przy niższych, w niższych warstwach atmosfery, atmosfery jest więcej i kiedy tutaj dostanie się w tą niższą warstwę atmosfery jakieś światło, jakiś promień światła, zostaje odgięty. Zostaje odgięty do dołu, czyli skierowany w dół. Ponieważ zostaje skierowany w dół, to obserwator na dole widzi jakby ten promień, ten obiekt, który ten promień skierował, uniósł się. I teraz tak, zwróćcie uwagę, jakie to jest prawidłowe, jak to bardzo fantastycznie działa. Na góra Słońca ma pokonania, czy góra Księżyca ma do pokonania mniej atmosfery, a więc odgina się mniej, a dolna część odgina się bardziej, bo ma do pokonania większą część atmosfery. A zatem zwróćcie uwagę, że normalnie Księżyc jest okrągły, tak? Czyli jest idealnym kołem, można powiedzieć, również Słońce. Ale tutaj widzimy spłaszczony. Dlaczego? Ta dolna krawędź została bardziej podniesiona. Rozumiecie? I czyli skoro została bardziej podniesiona, to znaczy, że ona powinna być niżej, że ona w rzeczywistości jest niżej. Ale sęk w tym, że całe te Słońce jest podniesione. Rozumiecie, że to jest podniesione, że ta górna krawędź też jest podniesiona, więc w rzeczywistości, gdybyś zobaczył, gdybyś zabrał tą atmosferę, to zobaczyłbyś, ujrzałbyś, że Słońce w rzeczywistości jeszcze nie wyszło. Widzimy je, że wyszło dzięki temu ugięciu, ponieważ leci sobie promień i zostaje skierowany w dół. I dlatego ty widzisz to. A więc refrakcja jest faktem. To wskazuje na to te właśnie spłaszczone Słońce. Słońce z jednej strony jest trochę podniesione, a z drugiej strony Księżyc jest trochę podniesiony. Znaczy już tego w rzeczywistości realnie nie ma, to my to widzimy. Dzięki refrakcji. Może o tym zrobię odcinek kolejny, jakiś inny odcinek, może nie kolejny, ale odcinek inny i pokażę wam na przykładzie właśnie na doświadczeniu, jak to działa, bo to słuchajcie, to działa. A zatem zobaczcie, że na przykładzie Księżyca widać, że heliocentryzm działa. Jeszcze wam powiem coś o fazie Księżyca. Księżyc przeważnie, kiedy jest, my myślimy, że jest w pełni, on jeszcze w pełni dokładnie nie jest, on dopiero do niej dąży, szczególnie wieczorem, kiedy widzimy. I kiedy widzimy, że Słońce jeszcze świeci, a Księżyc też świeci, to oprócz tego, że istnieje refrakcja, to jeszcze tej pełni dodatkowo tak naprawdę nie ma. Przeważnie. Ty widzisz, że on jest jakby, że on jest już w kształcie takim pełnym, tak? Jest pełnia, ale jeszcze nie jest pełnia. Dlaczego? Dlatego, że on musi wejść dokładnie na linii Słońce i Ziemia. Wtedy będzie pełnia. Rozumiecie, na czym polega? Bo to jest częste zjawisko, my często widzimy to, że jest jeszcze Księżyc jest w pełni i już widzimy już Księżyc wyszedł, a Słońce jest z tyłu, tak? Czyli jest Księżyc i Słońce na niebie, a tu jest pełnia. I nie powinno tak być. Pełnia, taka pełnia jest wtedy, kiedy Księżyc wejdzie w tą linię. A skoro my widzimy ich, to przeważnie jeszcze nie jest. Skąd to widzimy, że nie jest? No widzimy po tym, że jeżeli odwrócimy się od Słońca i spojrzymy na cień, jaki rzucamy, to ten cień będzie wyznaczał tą linię, którą Księżyc musi wejść. A on jeszcze nie jest wtedy. On przeważnie jest jeszcze z prawej strony. Przypatrzcie się. Słuchajcie, zabawne jest to, że wy odrzucacie heliocentryzm, nie sprawdziwszy tego. To jest niesamowite. Ktoś wam powiedział, to jest nieprawda, ten heliocentryzm, a wy to odrzucacie. Nie kwestionując nawet tego, co ten ktoś wam powiedział. To jakby wam powiedział, dajcie mi swoją kartę kredytową z PIN-em. Też nie będziecie protestować? Yes, Mr. DJ! Balance la musique now! La musique, c'est un langage universal! Et seul le monde l'interprète! To by było na tyle, jeśli chodzi o ten heliocentryzm, bo ja chciałem to omówić prawie całe, wszystko, ale to się nie da, tak? W następnej części pogadamy sobie o czym? O planetach. Zatem do usłyszenia, do zobaczenia. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.
que l'on me sache, c'est qu'on écoute ce messager. Le secret essentiel, c'est l'amour qu'est la paix. Le secret melancolique nous rend tous nostalgie. Oh, ouais, ouais.